Lub zawiesi to, co chcesz, dzieciaka zrobi też. Polka strażacka, siku, siku, osia, zusia. Polka strażacka, siku, siku, sik. Strażak sprawność ma wiewiór, strażak będę zatka ciurki. Strażak to jest we wsi gość. Dość już, chłopaki, dość. Polka strażacka, siku, siku, osia, zusia. Polka strażacka, siku, siku, sik. Do Urzędu Gminy. Sprawozdanie ze stanu przygotowań do obchodów 200. rocznicy bitwy pod Racławicami w Kopydłowie. Przygotowania przebiegają planowo. Podpisano komendant straży pożarny, pałac Wojciech. Jasiek, chodź tu, leź do gminy i zanieś ten papier. Dzwonek, a ty mnie skocz do Palerma po piwo, bo już mi w gardle zaszło od tego pisania. Mogą być dwa. Pietrek, armata wyczyszczono? Błyszczy się jak gęba masażowej. Może bymy se szczelili, komendanci, na próbę? Pietrek, przejdź, to ja cię mogę w pysk. Aby się w gwizdołkach dowiedzieli, że mamy armatę, zaroby u ruskich atomówkę kupili. Atomówka za droga. Co za drogo, za drogo? Wieś by zastawili, aby kupili o ich znów. Pietrek, chodź tu. Gdzieś ją postawił? U Władka za Trewutnią. To przekryją gałęziami, żeby nikt nie zobaczył. O, Wojciechu, dobrze, że was widzę. Nie przesadzaj, Helcia, nie przesadzaj. A, no. Widzicie, Wojtuś, ja w sprawie tego szycia. No? Bo z tego zielonego sukna, co my go zabrali ze stoła w gminie, to wyszły dwie pary portek i jedna bluza dla alty reżysty. A czaby więcej? To dokupcie. W sklepie nie mają. No to trzeba by się skąd postarać. No. W województwie mają więcej radnych, to i stół większy. Plewa tam jadą jutro na zebranie, to mu powiem, żeby zwinął. Jak zwinął? No normalnie, zwinie, wsadzi do teczki i już. A, nie dadzą mu. Helcia, Helcia, prezeska się nie pomyślisz. Rozleje kawę, a potem zwinie niby do prania. Potem się resztki oddo, że niby się skurczyło w pralce i potargało pralce. No, widz, Wojtuś, ty to masz łeb. Widzisz co? To jeszcze trzeba by trochę czerwonego płótna na portki dla kosynierów. A tego to ci u nas dość. Dzwonek, przynieś prezesce te szturmówki, co nam z pierwszych majów zostały. Słuchaj, Helcia, a Lenina bo mnie trza? No jeszcze mi się jeden ostał. Wiesz co? A może by go na Kościuszkę przemalować, co? Dzwonek, przynieś prezesce Lenina. Kogo? Tego łysego, no wiesz, no. Maryś! Maryś, gdzie jesteś? No, no chodź, no, ty jesteś taka artystka. Przemalujesz go? Kogo? Lenina. Tytuł w cudzym słowie Lenin. Był sobie Lenin, ale się zmienił. Dostanie krakuskę i będzie robił za Kościuskę. Aha.
A jakbym dostała 500 na modela, to przemaluję. No dobrze, że go na Sienkiewicza nie trzeba przerabiać. A co on ma takie czoło? Może to Gorbaczow? Nie, Helcia, Lenin, Lenin. I no kury na ramię siodały, wiesz? Panie komendancie, mam, znalazłem. Coś pan znalazł, panie nauczyciel. Kościuszkę pod Racławicami. A to zginął pan? Nie, taki dramat Władysława Anczyca. Ach. Kościuszko pod Racławicami, może byśmy wystawili. Przeczyta pan, przyniosłem. A co by nie? Dobra, przeczytam. Dzwonek, jakby się kto u mnie pytał, powiedz, że mnie nie ma. Bzdury opowiadasz i tyle. A jakie bzdury, chyba pan Jurczyński wiedzą lepiej, nie? Czapką armatę nakrył. Musiał mieć łeb jak stodoła, a i tak by mu czapkę przestrzeliło. Ja wiem. Może Ruscy mieli wtedy takie małe armatki. O, dobrze, że pana Jurczyńskiego widzę. Bo Pietrek jakieś bzdury opowiada, że ten... No, Głowacki. Głowacki. Co? Czapką armatę nakrył. Panie Władysławie, no, oni wtedy mieli zupełnie inne armaty. O, zobaczcie. Więc tak. Bartosz Głowacki nie zatkał lufy, tylko ląd zgasił własną czapką. Panie nauczycielu, tego się nie da przeczytać. No jak to do przeczytać? Ledwiem dojechał do drugiej strony, już mnie zęby boli. No bo to początek. Panie, no. Żeby to inscenować, to by trzeba jakiegoś słowackiego albo innego artysty. W Kopydłowie taka sztuka nie przejdzie. Panie, pospaliby się zarob przy pierwszym akcie. Właduś, no a ty co? Ano radzimy nad tym Głowacki. Bo wiesz, Wojtuś, mnie to się coś i kupy nie trzyma. No. Wielu tych kosynierów szturmowało armaty. No będzie ze 300. No, a w Kopydłowie jeden chłop robi za 3, to może by my setką oblecieli. A ja se tak myślę, jaki ten Głowacki był. No. Bo żeby tak prosty chłop pchał się z kosą na armaty... Wojtuś. A pan Władysław chce znać wersję z podręcznika dla szkół czy dla dorosłych? Panie Jurczyński, wal pan prawdę, jak było? No. Dziewczęta, zatkać uszy. O Głowackim jego krajan z Rzędowic tak napisał. O, jak szedł rano do roboty, wypił pół kwaterek. W południe szedł z pola, wypił pół kwaterek. A na wieczór szedł, to także wypił pół kwaterek. I co panowie na to? No... Miał łeb! A dalej tak. Bartosz zapóźnił się trochę na wojenkę, bo się zatrzymał w karczemce, żeby wypić na odwagę. Ale potem pierwszy przyszedł na armaty i zakrył czapiną zapał. I tak wygląda, panowie, prawda historyczna. No i ja se tak właśnie myślą, bo po trzeźwemu pchać się z kosą na armaty, to się nijak w naszej narodowej tradycji nie mieści. Pietrek! Co? Ile mamy kos? 6, jedna bez drzewca. To oprawisz, ale to i tak mało. Mało? Wiecie co? Mam myśl. Pojedziemy awangardą. Władu, skąd ja ci na remizie awangardę wezmę? Zrobimy awangardowe przedstawienie. Skoro armata ma być współczesna, to co jej tam czapką zakryje, skoro w niej ląda i tak mimo? A poza tym z 6 kosami pchać się na ruskich? Nawet dzieci w to nie uwierzą. A więc co pan proponuje, panie Władysławie? Co by my nie nawiązywali w naszej inscenacji ani do szkoły Stanisławskiego, ani Piskatora, ale jakoś ich nowocześnie. Zaskoczymy widownię szkołą Grotowskiego. Wiecie co? Będę szturmował na kombajnie. No nie. Na kombajnie nie uchodzi. Ja mam nowoczesne gospodarstwo. O, Wojtuś, i z kosą to by mi nawet głupio było, co by se ludzie pomyśleli. A wiecie co? Kowalka w stodole military szobotworzyła. Można pełni mundury pożyczyć i ruskie, i amerykańskie. Pewnie. Kościuszko w Ameryce wojował, to se mógł ciuchów dla wojska nawieźć, nie? Ale nie, no.
Panowie! Panowie! Panowie, no nie uchodzi, nie uchodzi. Nie, ty się to jakoś wszystko kruca nie widzi. No, a nie widzi się wam, to se grajcie sami. A armaty wam i tak nie dom, bom se ją sam kupił. Ale czekaj no, Władek. A na myśli ta się, to mi powieta. Albo szturmuje na kombajnie, albo wcale. Kruca jeszcze mi tego brakowało, Władek. To jest dzwonek. Panie komendancie, koniem przeprowadził od franaszka, co by go pan poćwiczył. Kary jest? Siwy, kary zdech. A niech ta będzie siwy, mnie ta wszystko jedno. Kościuszkę zawsze na karym malowali. Ale franaszek powiedzieli, że jak trzeba, to se można go przemalować. O, o, ty, Misia, Misia, ty se łeb farbujesz, nie? Nie, ja se rozjaśniam. Na czarno robi se ta Zoścyna Bronka. Aha. O, dzwonek! No. Leć do Brunki, niech ci trochę ty farby pożyczy. A ja idę konia poćwiczyć. Te, poćwiczyłby se pan komendant lepiej swego Opla. Pietrek, gwiznąć! Wie pan, moja firma, telewizja, przesłała mi 50 milionów zaliczki na cele reprezentacyjne, ale wie pan, że poczta do poniedziałku nieczynna. 50 milionów? Ona 50, chcieli 80, no ale się nie zgodziłem, bo gdzie ja je to wydam? Nie mógłby mi pan pożyczyć 100 tysięcy, no na dwa dni. No, oczywiście, panie prezesie. Jak... Oczywiście. Jak 50 milionów, to 100 tysięcy, proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Do poniedziałku. Czekam na panienki w Palermie. Nie wstanie. Twardy jest. Już wstał. Wstał! Zrzucił was? Zrzucił. Nic nie zrzucił, ino źle stanął przy zsiadaniu. Aleście szybko zsiadali takim wielkim łukiem koniowi bez łeb. Widziało nam się, co przez remizę przeskoczycie. Co wy się tam, chłopoki, na ułaństwie znocie. Ale koń to wam uciekł. Nic nie uciekł. Co żem mu kazał, co by poszedł do stajni. Co go miałek kobylego syna jeszcze pod ryngę odprowadzić? A Pietrek! O, trzeba bifirkową z maścią ściągnąć. A po co? Bo jak spuchnie? Co? To se będziecie mogli zagrać słonia Trąbalskiego, a nie Kościuszkę. Idź stąd, bo jak się... A ona z nie stratowa. Nie wiecie, komu koniu cię? Koń? A pewnie to ten... Piotrek Stulpysk! Jak rozmawiam z panem wójtem. Całowało bydle środkiem drogi. Ledwo my z sekretarzem uskoczyli. Mało mnie nie stratował, wiecie? Musi to był głodny i śpieszył się na obiad. Słuchajcie, ojcie Bóg. A czytał pan wójt sprawozdanie? Czytałem. Tylko dość skąpo, żeście napisali. A co ja się tam będę chwalił? Armatę mumy, scenariusz taki trochę awangardowy, prawie że mumy, mundury się szyją. Tak, a nie było tu zynka? Znaczy postronkowego. Gdzie, na remizie? Nie, nie było. Co stało się, co? W urzędzie gminnym zniknęło zielone sukno ze stołu prezydialnego. No i patrz pan, panie wójcie, jak to się afery mnożą. Słuchajcie, a nie macie drugiego na zmianę? Nie mamy. To szkoda, wiecie, szkoda. Plewa, chodźcie no tu.
Wyjedziecie jutro do województwa na zebranie? Ano. To będę miał później do was sprawę. Tak sobie myślę. Czy by jednak nie zrobić tych dożynek na stadionie? Gdzie? W Gwizdełkach? Mowy nie ma. Dlaczego? Wy przygotujecie wszystko, oni dadzą stadion i dojdzie do zgody. Tak? A wiecie, co by była, by się kopydłowioki z Gwizdełkami zeszli na jednym boisku? Wiecie, jaką by była bitwa? Lepsza niż ta pod Racławicami. I noże na widowni, a nie na scenie, wiecie? A niedługo będą wybory i będziecie kandydować, nie? Zamierzam. Dobrze by było, żeby gmina miała swojego przedstawiciela w najwyższej władzy, nie? Dobrze gadam? To tak, wy wójcie, zastanowicie się nad swoją propozycją, a my się zastanowimy, na kogo głosować. Dobrze gadam? O! Wiecie, Wojciechu, bywa, że umiecie człowieka przekonać. Chłop, gdy wspomni wójta, chwyta za kłonicę, pomo do żywego, cóż to piekła władza, ale się kłonica zmienia w kadzielnicę, kiedy wójt do chłopa, jak prorok zagada. Na co byś ta ludzie mogli se narzekać, na kim chcę powiesić, oczyścić sumienie, gdyby nie minister, burmistrz i sekretarz, kto nie robi błędów, nie rzuci kamieniem. Ja was ustawię, ja wam pokażę to dobrobytu, tysiące dróg, tylko mi dajcie do ręki władzę, bądź władza moja, wasz będzie wójt. Władza dana z nieba, bo tak stoi w piśmie, żeby na porządny wyglądał pałagan. Choć se więcej weźmie, choć czasem przyciśnie, niech trwa pana z wójtem, z plebanem rozprawa. Pies na kurę szczeka, wilk sarenkę dusi, kapral goni kota, rekrutom na mustrze. Władza rządzić nie chce, ale władza musi, bądź za biliony i gada o jutrze. Ja was ustawię, ja wam pokażę do dobrobytu tysiące dróg, tylko mi dajcie do ręki władzę, bądź władza moja, wasz będzie wójt. Komendant? Czy jest tu komendant, Wojtoś? Jestem, Helcia, jestem. Coś znowu się stało. A wy, posterunkowy, co tu robicie? Melduję, że zostałem przez komendanta przydzielony do artylerii i mierzę mundur. O, mamy taki piękny mundur uszyły dla tej ruskiej artylerii, a pan nauczyciel przyszedł i gadał, że zły. No bo artylerzysta od tormasowania może mieć czerwonej gwiazdy. Musi. I nasi pomyślą, że nasz albo celnik. Celnicy też w takich zielonych chodzą. Przecież ta gwiazda jest bolszewicka. Oj, bolszewicka, nie bolszewicka. Ruscy wszyscy jednacy. Jak ten Żyrowski. Żyrynowski. Untyś? No patrz, Stasie. A słyszeliś ta, co gadał w telewizji? To co? To niby nie bolszewik. A gwiazda musi być, bo na suknie jest plama i trzeba ją zakryć. Plama? O! A ten to kto? A to jest Helcia Wincenty, noż wuj, co nie poznajesz? A, to witojcie. No bo tak wysoko to ją nie dowidzę. Jaka plama? Z atramentu. To wy, posterunkowi, mierzycie mundur, a u mnie w urzędzie zniknęło ze stołu zielone sukno i też miało plamę z atramentu. Nic wam to nie mówi? Melduję, że plama była, ale nic nie mówiła.
Ale num to wujcie mówi, że nie jednemu psu burek. A jak ta plama wyglądała? No plama jak plama. Czarna, okrągła, z ogonkiem. Taka sama jak moja. I patrz pan, panie wójcie, jak to się potrafi taka sama plama na dwóch różnych suknach zrobić. No, a cóż to? Cóż to, pan komendant zakulał? No to kto zagra Kościuszkę? Jezus Maria, Katarzyna! Pozna chorkę leć. A co to kruta Kościuszki nigdy noga nie bolała, czy ja? Mógł przecież z konia zlecieć, nie? No. Pietrek! No, Kościuszko z konia w życiu. A co pan się znosa? Z taką nogą Kościuszkę wykluczone. Żeby mi ten kulos miało urwać, to i tak będę grał Kościuszkę. Jeżeli pan urwie nogę, panie komendancie, to pan będzie mógł grać jedynie generała Sowińskiego. Ale jego pod Racławicami to nie było. A kto tu jest kruca komendantem do cholery, co? A kto tutaj jest konsultantem, za przeproszeniem, do cholery? Przecież to ja. Ja odpowiadam za prawdę historyczną. Nie, dobrze, że księdza widzę. To on będzie mi tu o prawdzie historycznej opowiadał. Jak u nas to rząd, to nowo prawda historyczna. Mój Bartek to już zgubił od tej całej waszej nauki, wiecie? Panie wójcie, czy mam kogo za obrazę władzy zamknąć? Sum się zamknie, jak starsi dyskutują, wiesz? Chodźcie posterunkowy, będzie się pisać protokół. Pisać? No, znowu? Komendancie, Katarzyna mówiła, że pan miał wypadek i że spowiadać trzeba. Jo? Wypadek? Podobno koń pana poniósł. Nie? Koń poniósł? No ja bym go... Pietrek! Nie trzeba będzie amputować? Rany boskie, czego? Diabeł, synu, nie śpi, z Bogiem warto by się było pogodzić. A cóż to mnie ksiądz dobrodziej do trumny ładują? Źle stanęłem. Widzisz, synu, jeden fałszywy krok i już jesteśmy na skraju. Proszę. Elcia, pokoż no lepiej dobrodziowi ten mundur, coś się go do wojska uszyły. Firkowo, chodźcie, no tu radźcie, co? Czuję, co wam spuchła. Co, wy czujecie? Ja to dopiero czuję. Ach! Nogę se będziecie smarować maścią, co ją wam przyniesę. I no jeszcze. Czarnego koguta o północy zażnąć, za nogę powiesić na lipowej gałęzi do rana, potem rosół z niego ugotować. Ja przylecę i spróbuję, czy dobry, i wam go doprawię. Widzieli, o, czarownica się kruca znalazła. Przyznajcie się, Wirkowo, to byście chcieli, żeby was na obiad zaprosić. No. Jasiek, chodź tu. Przelecisz się po wsi, poszukasz mi czarnego koguta, zaniesiesz do chałupy. Licho nie śpi. No, leć, Jasiek. O Jezu, Wojtuś, no mówię, posłuchaj, bo mówię wam, no tak pięknie napisała, Jezu. Napisała, co kto będzie mówił, jak kto będzie mówił, po kim będzie mówił, gdzie będzie mówił. Znaczy się mówię, scenar napisała, no, tak? No nie wiem, a może i scenar też napisała, no posłuchaj, Wojtuś, no. To jedź, Maryś, jedź. O tak, wyjdę i powiem tak. Tytuł w cudzym słowie. Witajcie. Witajcie, mili, coście przybyli, nie tracąc ani chwili i nawet za bilet nie zapłacili, bo to wszystko za darmo zagro wam ochotniczo straż pożarną. I potem...
Potem wyjdzie stryna Helusia, czyli prezesowa koła gospodyń wiejskich i przemówi przemówienie pod tytułem Gospodynie wiejskie w życiu Tadeusza Kościuszki. Nie! 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 Oczywiście, że nie! Nie! Wierszyk może być, ale potem musi przemawiać wójt jako głowa gminy. No, czy głowa to inna sprawa. Bo są w gminie tacy, co wójta z inną częścią ciała porównują. No, ale wójt jako osoba kurtularna winien wiedzieć, że damom należy się pierwszeństwo. No chyba, że jest ham. Ach. Nasz premier to se nawet swoją miskę przodem puszczo. Ale temat, temat, temat. Przecież Kościuszko nie miał nic wspólnego z gospodyniami wiejskimi. Jego interesowali sami chłopi. Tfu! No! Taki kwiat, co wymyśliłaś, nie mówcie! Oj! Ale... Pani Heleno, przecież... Fu! Ale wyjdzie, spokój się nie! Niech Marysia skończy! Po tym będziemy dyskutować. Jedź, Maryś. No to potem to ja opowiem wiersz o Kościuszce. Ty chciałeś dla ludu niemało, lecz nic ci się nie udało, więc jesteś dla nas do tej pory najlepszym przykładem i wzorem. Maryś, to żeś nam mówiła już przecie. Potem to odbędzie się uroczyste odsłonięcie portretu Tadeusza Kościuszki. O, o Marysia sama malowała. No, no mówię wam, jak pięknie. Katarzyna, kogoś tam dam dziś stoi. Marysia to tako artystka. Co to ma być? Kościuszko jak żywy. A może by go lepiej podpisać? No dobra, podpisz, że Maryś, żeby każdy wiedział, kto to malował. O. Widzę, że mnie nie przewidziano w tym scenariuszu, więc może jestem tu niepotrzebny. Nie, 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 nie. Bo właśnie po tym odsłonięciu pan wójt wygłoszą pogadankę o tym, jak Kościuszko zakładał PSL w Kopydłowie. No nie, nie, no, no nie. No, nie można ludziom opowiadać takich bzdur. Dlaczego? Przecież ja sama słyszałam, jak pan kiedyś mówił, że przed wyborami to się ludziom różne bzdury opowiada. Marysiu! Marysiu! Ale my nie jesteśmy przed wyborami. Panie nauczycielu, i o to bym taki pewny nie był. Jedź, Maryś, dalej. No, a potem to pan komendant, czyli znaczy się Kościuszko, o, wjadą na koniu i odczytają manifest lipcowy. Co? Jak to? Kościuszko wjedzie na koniu? Do remizy na scenę? I wygłoś manifest. Zaro, 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 chwila, chwila, wójcie. Wszystko jest przemyślane do końca. Widownia będzie w remizie, bo się wrota zamknie, co by nikt nie wyszedł. Przecież przy pierwszym gadulstwie by się wszyscy przenieśli do Palerma na piwo, wiecie? Ja mówiłem, żeby przenieść na stadion. A z tym kunim, wiecie, to się jeszcze zastanowimy. No myślę, że się nie ma co zastanawiać. Po co ta bitwa ma pochłonąć jeszcze jedną ofiarę? Pietrek, za tę ofiarę to jeszcze tak nachytosz w czopkę, że zobaczysz. A potem, potem ksiądz proboszcz poświęcą armatę. No proszę, jedna niewinna duszyczka nie zapomniała, z niej przykład bierzcie. Jeszcze o tacy nie zapomnij, Maryś. No. A potem
to już inscenujemy bitwę pod Racławicami i Władek Pagacz z kosynierami zdobędą te armaty. Zaro, Maryś, mówiliśmy, że szturmuje awangardum na kombajnie. No może być też na awangardom, ale na końcu chór koła gospodyni wiejskich odśpiewał pieśń pod tytułem Baby Góro. O, o pięknie, pięknie, mów parze pięknie. No. Mocne są chłopy zatem, chciałyby rządzić światem, lecz niech się każdy schowa przy babach chłopy głowa. Łaj, dyli, łaj, dyli, dyli, łaj, dyli, dyli, hop, 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 łaj, dyli, dyli, łaj, dyli, dyli, łaj, dyli, dyli, hop. Dobra, baby, dobra. Dobra, baby, dość, Helcia, dość, starczy. No, widzi mi się, że tak. Pomysł jest i no, wiecie, trzeba by jeszcze to i tamto zmienić. No więc tak. Zaczynając od końca. To ta piosenka zupełnie nie pasuje do tematu. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Kościuszko był kawalerem, a tutaj taki tekst o babach, to za przeproszeniem nie przypiął, nie wypiął. Przypiął to się pan, panie nauczycielu. I to do wszystkiego. Koło gospodyń wiejskich jest po to, żeby rozwijać sztukę ludową. Wiesz mi, ksiądz nie przerywa. A ja... No, a jak się komu nie podoba, to możemy sobie same babskie dożynki zrobić. Cicho! Chodź ta baby! Nic tu ponoć! Czekaj, Helcia, coś tako w gorący wodzie kumpano, no! Baby niech se ta śpiewają co chcą, a ja uważam, że gdzieś się nam dożynkowy wieniec zgubił. A tam nic się nie zgubiło, bo my i o tym z Marysią myślały, nie? No, tylko że te chłopy będą w kocynierach, a baby w chórze, to kto będzie ten wieniec niósł, jak na widowni będą tylko starej dzieczka? To może my! No, wam to już wianek pasuje, jak mnie sutanna. Pohamujcie się, Wojciechu! A ksiądz dobrodziej nie może te armaty święcić. A czemu? Jak to? Żeby nasz ksiądz ruskim armatę święcił? Niepolitycznie. A jakim ruskim? Jakim? A dopóki my jej nie zdobyli, to jest rusko, nie? Wiecie co, Wojciechu? Wam to najlepiej pierwsze maje wychodziły. Nic tu po mnie! Niechże się ksiądz nie gniewa. Święce nie zrobimy na końcu. Będzie wilk syty i owca cała. Panie wójcie! Panie wójcie! Dzwonią z województwa! Radźcie tu chwilę sami. Pewnikiem wojewoda chce się ze mną zobaczyć. Mówię wam, żyć chodź, beze mnie nie może. Chodźcie, wójcie, chodźcie! Zaraz wracam. Ale trzeba chodźcie. By w końcu ustalić, kto zagra Kościuszkę. No i jeżeli pan komendant nie przestanie kuleć. Co? Co? To już mnie chcecie z Kościuszki wyrolować? Nie czabum Kościuszki, tak? To remizy też nie będzie. Jak chcecie, możecie sobie robić te dożynki, gdzie chcecie. No mnie wszystko jedno. Może być nawet na boisku w Gwizdołkach. Wiecie? O, tyle. Zresztą, jak my będziemy bronić tej armaty, to te kosyniery z Gwizdołek, no pewno jej nie zdobędzie, możecie być pewni. Kto zabrał moją armatę? Zaro, jak to zabrał? Poszedłem za stodołę, patrzę, a mojej armaty nimo. I są ślady wytaczania na drogę. Pytam się,
kto zabrał moją armatę. Jezus Maria, w imię Ojca i Syna. Panie komendancie, jak pan chce, to pan mnie może w pyski to zaraz, ale żeby armatę? Synuś, zarekwirowałeś? Jo, nie za. Ja się od 3 godzin robi za modela. No. No to kto? Elcia? A wyście tam baby kiedyś i takie manifestacje pokojowe urządzały? Wzięliście, przyznaj się. Wojtuś, kiedy to było? Za kogo ty mnie masz? No. Może to ten... pan prezes od telewizji. O, prezes to by nie mógł. Ręce miał cały czas zajęte. No. Kusik wam powiem. Widzicie, co widziałam? Cichojcie, Firkowo. My tu mamy teraz poważną sprawę. Niech się ksiądz nie gniewają, ale już bym się wszystkich pytał. Chyba szatan cię opętał, synu, chyba szatan. To kto porwał armatę, diabeł? Czy wójt, co? Pan wójt był razem z nami. A słyszeliś, tak? Aha, Wilkowa mówi, że widziała, jak jakie chłopaki ciągują drogą. No to co, nic nie godo! No, widziałam, co gwizdołki ją ciągli. Kto? Gwizdo... Ranny! Uwaga! Ogłaszam alarm! Alarm! Dla wszystkiego, co się ruszą! Ilo straży pożarny! Chłopaki, alarm! Wszyscy na zbiórkę! Bić w dzwon! Ani mi się masz! Zabieremy! To co zawsze! Bierzemy ich zaskoczenia! Chłopaki, ruszymy na gwizdołki! Chcecie ksiądz swoich pobłogosławić! A coś ty, Helcia, ślepo, czy co? Oczywiście swoich zawsze. Biegnę po kropidło. O, ja mianuję księdza proboszcza kapelanem polowym. Nie wiem, czy ja się mogę zgłodzić. Boże, Oesto! Zynuś, a ty gdzie? W związku z grożącymi zamieszkami lecę ochraniać urząd gminny. Ja ci polecę. Albo się skopydłowią, albo nie. W dziwej sukmanie bier sztachetę i z nami. Przyłóż nas do rany, lecz jak kto nam wejdzie w drogę, to Boże kochany. Ręka, noga, mózg na ścianie, jak mówi przysłowie. Jak to zacznie, to dostanie lanie w kopydłowie. Straśnie i stworzy do wzruszeń, ale czasem ktoś zadraśnie nam prawdziwą duszę. Wtedy chociażby spokojni do wilki nie skorzy. Chciałeś taki synu wojny, no to ci dołożę. Łopot co mu,
nic nie mamy, niechby se ta żyli. Cóż, gdy nam się dzisiaj chamy ciężko narazili. To my chcieli, co kto z nas, to secie płonice. I urządzimy zaraz tu je racławice. Dobra! Misia! No? Leć na wieżę i gadaj, co widzisz! Lecę! Tylkowa! Le- Aj, no. Lećcie po siarpie, jak trzeba by było opatrywać! Maryś! Złapali kije i już się biją! Dla dobra sprawy nawet komendant Kulawy Kuśtyka też bez obawy, chociaż ma chorobowe objawy! Koniec? Nie! Będzie dalej, ale za chwilę. No to chłopcie, Marysz, chłopcie! Boże, nie skończyłem! Jeszcze i ksiądz dogonią i no kropidło trzeba zamienić na większe, bo w tym momencie to nic nie wiadomo. Parafian w biedzie opuścić, nie uchodzi, nie uchodzi! Co tam widać, panie Misiu? Dziają się! Czekaj, ta baby. Co to? Chłop? Pan Grzesio, znaczy się prezes. Jak to? Chłop? I z naszymi nie poszedł? Znaczy się z gwizdąkami trzyma, tak? Nie, 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 ja po prostu nie chcę się mieszać. Ja nic nie chcę gadać, ale niby to kabel, a za kolumnę robi. Zaro, zaro. Zaro, zaro. No, jaki kabel? No ja mówiłem, że jestem z telewizji kablowej. To łączę armatę gwizdołką przekablową. Łącz! Stryjno! Trać! Trać, Maryś, trać! Trać! A masz ty! A jest ty! Jest, Maryś! Wyskoczyli! Cicho! Cicho! Ale mu przynął! Pietrek, bigo, bigo, bigo! Chodzio, nasi gulon? Pewnie! I tego czarnego! Ale go kopnął w kostkę, Jezu! Zaczęło się nad potokiem! Nasi wyskoczyli bokiem, dzielnym krokiem, łysnęli tylko okiem i walą, walą, gdzie popadnie! O, jak ładnie! Jak ładnie! Oj! Bardzo ładnie, Maryś! Bardzo ładnie! Misia! No? A Właduś co? To pan armaty! Jezu, jak mu przylot! Matko, kto komu? A nie widzę, bo już się tak zakurzyło za jedną chmurą tylko, nie? No to ja lecę, chyba już czas! Lecie, Wielkowo, lecie! Lecie, lecie! O. No i jak tam narada? Ustaliliście co? Wracają! Wracają! Za armatą! Pewnie! Skąd wracają? Kto? No co kto? Co skąd? No z bitwy pod gwizdałkami! Owego roku latem nasi zdobyli armatę od tych, co podstępnie skradli, ale wpadli! I tero nie jednego będziemy miały we wsi bohatera, za którym choćby był w bądź co ranny, będą latały wszystkie panny. Jako miejscowa władza nic nie rozumie. No, do tego to my się zdążyli już przyzwyczaić. No, baby, to my są! Wojtuś! Tu, tu, Kęcia, tu. Wojtuś! Łopoki, chodźcie! Chodźcie, łopoki. Chciałby skoczyć do Palerma na piwo, bo straszny kurz. Chodźcie, łopoki! Wojtuś! A może by tak jeszcze armatę na gwizdołki wycelić? A po co? A wiesz, Wojtuś, jakby tak z kontrofensywą poszli? Coś ty, Kęcia, nie mają prawa. Coś ty. Słuchajcie! Słuchajcie, drodzy koprolułowianie,
umówmy się, że ja jako wójt nic nie wiem o tej bijatyce. Bijatyce? Jaki bijatyce? Wójcie, jeszcze wasze wnuki będą się uczyć o słynnej bitwie pod Gwizdołkami. Będą rocznicę za 100 lat obchodzić i tablicę wmurowywać, wiecie? Co tam będzie za 100 lat, to będzie. Ale nie skończyliśmy jeszcze, prawda, omawiać dożynek i rocznicę racławickiej. A wiecie co? Ja to bym odstąpił. Od czego? Od czego? No od tych waszych całych racławi. No, nie będę drugi raz tej samej armaty zdobywał. Rozwystarcie. Ja myślę, że lepszy bitwy jak była, to my nie zainscenujemy. Lepszej mowy nie ma. Tak oto się drugi raz nie zdarzy. Ale dożynki, ludzie. Ale wójcie, nie musimy przecie co roku obchodzić dożynek w Kopydłowie. Roz można by na inny wsi. Na przykład w Gwizdałkach? A co by nie? I no, że chyba samymi babami i dzieciokami. Bo chłopy to jeszcze długo będą leżeć w piernatach i stynkach. Nie ma. Ale 200. rocznica bitwy. Ludzie. Słuchajcie, ja mu myśl. Na domy naszy remizie imię Tadeusza Kościuszki. No będzie tani, a dzieciokum na duży w pamięci zostanie, nie? Ma rację! No, jeszcze by pomyśleli, że nam to tylko bitki w głowie. A przecież my są pracowici. No, i spokojni. Porządek u nas jest. Zwady nie szukamy z nikim. Zwady? My? Z Kopydłowa? Dobrze godą? Dobrze godą się! No! Wysą stoi, wysą zrobi, bo potęgą to się mi, czy blokadę ma uzrobić, żołcego strzelić pysk. Kosy krótca nasz to co kuć, politykę wypnąć lew. Pomieszać święty spokój, bo potrafi wiecie. W końcu jednak coś nas pęka i rozwali się jak czerw. Krowy w środę, kłótno w rękach, co mi ręba z tym nie wlew. Rozprzestaje głową zławić, parna kurki nie odchwyca. Wszystko w rękach się rozłazi i nadzieje trafia szlak. A u was podobno to samo, do słowa nie moda. Gratulujemy zamiast radzić, już odleje polu Bóg. Wszystko w rękach się rozmazi, pewnie znów się wkurzy.